Rok 2016 wygląda, jakby został napisany przez twórcę Gry o Tron George'a R.R. Martina. Odeszło od nas wielu wspaniałych piosenkarzy, aktorów czy innych twórców. Dodatkowo Donald Trump prawdopodobnie przejmie władzę nad światem, a ufolutki nadal nie chcą nas odwiedzić, bo niektórzy uważają, że nasza piękna Ziemia właśnie skończyła 2017 lat. Jej! Lecz my, fani pro wrestlingu, możemy sobie spokojnie usiąść przed monitorem, przypomnieć top 10 najlepszych pojedynków roku 2016 i troszeczkę się wyluzować. A więc, panie i panowie, ja nazywam się Sid Donner z What is Wrestling i zapraszam na moje, podkreślam, moje top 10 najlepszych pojedynków WWE w ubiegłym roku. Dolph Ziggler kontra The Miz o pas interkontynentalny na gali No Mercy. Title vs. Career Match musimy przyznać, że nie widzimy codziennie, jeśli chodzi o dzisiejszy świat wrestlingu. Dodatkowo dość niepewna sytuacja Dolpha Zigglerem z WWE sprawiła, iż nie do końca widzieliśmy, jak ten pojedynek się zakończy. Jedynym prawdziwym minusem tego pojedynku był fakt, iż Dolph Ziggler i The Miz walczyli ze sobą trzykrotnie przed tym pojedynkiem. Wybór pomiędzy Dolphem Zigglerem a The Mizem, przynajmniej dla mnie, był dość trudny. The Miz był na fali i chciał pokonać rekord, jeśli chodzi o trzymanie pasa interkontynentalnego, a Dolph Ziggler mógł po prostu zakończyć swoją karierę w WWE. Tak więc jestem ciekaw, czy przed tą walką stawialiście na The Miza, czy na Dolpha Zigglera. Tak czy siak, moim zdaniem powinien był wygrać The Miz, dalej kontynuować swój najdłuższy reign, jeśli chodzi o mistrzostwa interkontynentalne, a Dolph Ziggler pójść w ślad na przykład Cody'ego Rhodesa i pójść po prostu na federację zagraniczną. Miz, Cesaro, Kevin Owens i Sami Zayn o pas interkontynentalny na Extreme Rules jako Fatal 4-Way. The Miz, który zdobył pas interkontynentalny Raw po WrestleMania, teraz na gali Extreme Rules Fatal 4-Way musiał stanąć twarzą twarz z Cesaro, Kevinem Owensem i samym Zaynem. The Miz oczywiście nie miał lekkiego zadania, ponieważ moim zdaniem stanął przeciwko trzem najbardziej utalentowanym technicznie zawodnikom obecnie w WWE. Sama walka była okraszona licznymi ciekawymi spotami, tak jak Helluva Kick na samym początku czy Apricode od Cesaro, no i oczywiście sam finisher pojedynku. Zwycięstwo The Miza podkreśliło tylko i wyłącznie wagę pasa interkontynentalnego i w przyszłości przyczyniło się do tego, że sam pan Hollywoodman wprowadził tytuł interkontynentalny na kolejny, wyższy poziom, pokazując tym samym, że nawet maincardowy pas może stać na bardzo wysokim poziomie. 5-on-5 Traditional Survivor Series Men Elimination Match. Od podziału na brandy Raw i SmackDown każdy fan WWE oczekiwał gali pay-per-view, która przyniesie nam rywalizację pomiędzy Raw a SmackDown. W tym roku taką galą było Survivor Series, w która w main evencie gościła Brocka Lesnara i Goldberga. Lecz tak właściwie prawdziwym main eventem owej gali była walka, która zawierała w sobie takie gwiazdy jak AJ Styles, Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins, Shane O'Malley, Bray Wyatt i inni. Czego mogliśmy oczekiwać więcej od tego pojedynku? Dostaliśmy The Shield Reunited i Triple Power Bomb na AJ Stasi na stół komentatorski, Spear od Romana Reignsa na Shane O'Mako, który mógł go praktycznie zabić i chwilowo myślałem, że to i zrobił. No i sama końcówka pojedynku, czyli Bray Wyatt wykonuje Sister Abigail na Romanie Reignsie i zgarnia pin, dając zwycięstwo dla teamu SmackDown. Dodatkowo takie smaczki jak James Ellsworth, który eliminuje Brona Strowmana, czy Kevin Owens atakujący przeciwników za pomocą List of Jericho. Tak czy owak, Goldberg i Brock Lesnar muszą się schować przy tym pojedynku, jeśli mówimy o Survivor Series. Sasha Banks kontra Becky Lynch kontra Charlotte, WrestleMania 32. Jeśli chodzi o panie w WWE, to rok 2015 był spod znaku Divas Revolution, ale rok 2016 był konkretnym Women's Wrestling. Nie da się zaprzeczyć, że to właśnie ten Triple Threat Match z WrestleMania 32 o nowo wprowadzony Women's Championship rozpoczął konkretne zmiany, jeśli chodzi o wrestling pań w WWE. Gdy spojrzymy jeszcze kilka lat wstecz, kobiety miały kilka minut, 2-3 na jakieś poprowadzenie walki, segment raz na miesiąc i w większości to po prostu jakieś bezsensowne walki podczas pay-per-view. Rok 2016 jednak przyniósł konkretną zmianę, gdzie kobiety zaczęły main eventować nie tylko tygodniówki, ale i pay-per-view. Wracając do samego pojedynku na WrestleMania 32, moim zdaniem był to jeden z tych odcinków WrestleMania, które warto sobie obejrzeć kilka razy. Wprowadzenie Sasha Banks przez Snoop Dogga, wprowadzenie Charlotte Flair przez
Ricka Flaira i samotne wejście Becky Lynch na ring wyglądały po prostu bombowo. Na dodatek liczne spoty podczas samego pojedynku, jak moonsaulty czy frog splashe, pokazały, że kobiety w WWE nie muszą tylko i wyłącznie wyglądać, ale muszą też coś sobą prezentować. Sasha Banks, Becky Lynch i Charlotte na WrestleMania 32 pokazały, że czas na poważne zmiany w WWE i na poważne zmiany w dywizji kobiet. Samoa Joe kontra Shinsuke Nakamura o NXT Championship na TakeOver Back to Brooklyn. Chyba wiele osób się ze mną zgodzi, że feud pomiędzy Samoa Joe a Shinsuke Nakamura był prowadzony o wiele lepiej niż przedtem można było się tego spodziewać. Samoański bulldozer, jakim jest Samoa Joe przeciwko King of Strong Styles Shinsuke Nakamura, w oczach wielu fanów NXT po prostu nie mogło ze sobą współgrać. Dwie osoby prezentujące kompletnie dwa różne stylu prowadzenia walk wielokrotnie zrobiły show na miarę WrestleMania. Czy to mówimy o NXT live eventach, na których Samoa Joe z wielkim zaskoczeniem zdobył pas, czy między innymi TakeOver Back to Brooklyn, gdzie Shinsuke Nakamura został po raz pierwszy mistrzem NXT. Wiele czynników złożyło się, że ta walka była po prostu fenomenalna. Przede wszystkim wejście Shinsuke Nakamura, które ogląda się po prostu niesamowicie. Dodatkowo wielkim zaskoczeniem było pierwszy kickout Samoa Joe po Kinshasie, co jeszcze nigdy w NXT nie miało miejsca. No i oczywiście samym zaskoczeniem było zwycięstwo przez Shinsuke Nakamura tytułu NXT. Gargano kontra Ciampa na WWE Cruiserweight Classic. Jeśli nie wiecie, kim jest Gargano i Ciampa, to proponuję, żebyście wzięli sobie trochę wolnego od obecnego stanu WWE i poprzeglądali biblioteki wrestlingu z całego świata, gdzie imię tej dwójki występuje. Znani oni przede wszystkim z fenomenalnego tag teamu w NXT, które odegrało kilka niesamowitych pojedynków z The Revivals. Lecz podczas turnieju Cruiserweight ta dwójka, żeby przejść dalej, musiała zawalczyć ze sobą. Wiele osób spodziewało się, że będzie to nudny pojedynek, ponieważ dwóch najlepszych przyjaciół po prostu nie będzie chciało między sobą walczyć, ale jednak dostaliśmy coś z grubsza innego. Ciampa już przed samym pojedynkiem dość mocno krytykował Gargano, obrażał go i jego rodzinę, jak i jego umiejętności ringowe. Lecz to, co zobaczyliśmy w walce podczas Cruiserweight Classic, przeszło najszczersze oczekiwania fanów tej dwójki. Ilość niesamowitych spotów i nirfoli, jaka występowała w tej walce, było po prostu zaskakujące. Na dodatek, po tym jak Gargano przypiął Ciampę, wszyscy spodziewali się, że będzie to koniec legendarnego tag teamu, lecz nie. Ciampa na początku opuścił ring, później jednak wrócił i przytulił swojego przyjaciela, aby później kilka miesięcy na NXT TakeOver zdobyć pas przeciwko The Revivals. AJ Styles kontra Roman Reigns o pas WWE na Extreme Rules. Raw po WrestleMania AJ Styles został pierwszym pretendentem do pasa WWE. Na jego nieszczęście obecnym mistrzem był Roman Reigns, który w main eventie WrestleMania pokonał samego Triple H'a. Największą obawą przed Extreme Rules było, że tych dwóch po prostu ringowo się nie dogada. Nie chcę tutaj wychodzić za antyfana Romana Reignsa, że go nie lubię czy coś, ale bądźmy szczerzy, poziom AJ Stylesa jest o wiele wyżej niż poziom Romana Reignsa. Lecz ku zaskoczeniu takich osób jak ja, ta walka była po prostu fenomenalna. Jak na Extreme Rules match przystało, walka toczyła się kompletnie po całej arenie. Mieliśmy spoty z udziałem panelu kick-off, z udziałem podłogi z oderwanymi materacami, stołów komentatorskich, no i oczywiście samego Titletrona. Wiadomym jednak było, że to nie jest jeszcze czas AJ Stylesa, ponieważ sam Vince McMahon chciał, aby wygrana Romana Reignsa nad Triple H'em na WrestleMania była bardziej wiarygodna. Tak więc ku zaskoczeniu wiele osób, Roman Reigns i AJ Styles wykręcili kawał dobrej walki na WWE Extreme Rules, ale jedynym minusem było to, że lol, Roman Reigns wins. Kevin Owens kontra Sami Zayn Battleground. Jeśli ktoś mnie spyta o mój najlepszy moment z tegorocznego Battleground, to odpowiem, że nie jest to Triple Threat The Shield, tylko jest to Kevin Owens kontra Sami Zayn. Jak wiemy, ta dwójka walczy ze sobą już od kilku dobrych lat, nie tylko na scenie WWE, NXT, ale przede wszystkim na scenie Indie. Mają za sobą kilka świetnych pojedynków, m.in. mój ulubiony, czyli Ladder Match z Ring of Honor. To, co zobaczyliśmy na Battleground, miało być
być zwieńczeniem rywalizacji pomiędzy tą dwójką, gdyż każdy myślał, że brand split podzieli ich na osobne brandy. Niestety, jak to WWE potrafi robić, już po tej walce, czyli po oficjalnym zakończeniu ich feudu, walczyli ze sobą około 3 razy, a walka w sama sobie kompletnie nie miała żadnego sensu. Dlaczego? Ponieważ wygrany Sami Zayn spadł bardzo, bardzo nisko do m.in. kick-offów na pay-per-view, a Kevin Owens został mistrzem Universal. Co do samej walki, no to jest to przede wszystkim 100% pokaz umiejętności Kevina Owensa i samego Zayna. Najlepszym moim zdaniem momentem tego pojedynku był, gdy Sami Zayn zboczował jedną z akcji na końcu ringu, ale ich umiejętności i powiedzmy mechanika współpracy ze sobą pozwoliło to przekształcić w całkiem ciekawy segment. Tak więc jeśli szukacie idealnego pokazu umiejętności Kevina Owensa i samego Zayna, to WWE Battleground przede wszystkim. John Cena kontra AJ Styles SummerSlam. Po debiucie AJ Stylesa w WWE tylko i wyłącznie kwestią chwili było, kiedy zacznie feudować z Johnem Ceną. Osobiście oczekiwałem, że zostanie to pociągnięte do najbliższej WrestleMania, lecz WWE nie wytrzymało i zrobiło dwie pierwsze walki na Money in the Bank i drugą na SummerSlam. Większość ludzi obawiało się, że AJ Styles skończy tak samo jak Bray Wyatt czy Kevin Owens. Chodzi tutaj głównie tylko i wyłącznie o to, że z Johnem Ceną zawsze można wygrać pierwszą walkę, a pozostałych pierdyliom po prostu się przegrywa. W przypadku AJ Stylesa było kompletnie odwrotnie. Na Money in the Bank wygrał on za pomocą ingerencji The Club, a na SummerSlam po niesamowitym widowisku czysto na środku ringu przypiął Johna Cena. Od tamtego momentu było wiadomo, że AJ Styles będzie teraz faced and runs the place. Dodatkowo nikt się nie spodziewał, że AJ Styles tak szybko pokona Johna Cena, promując swoje beat up John Cena i stając się prawdziwą twarzą Federacji WWE. Shinsuke Nakamura kontra Sami Zayn Takeover Dallas. Jeśli mówi się o najlepszym pojedynku w WWE w roku 2015, to na myśl przychodzi albo AJ Styles kontra John Cena na SummerSlam, albo Shinsuke Nakamura kontra Sami Zayn Takeover Dallas. Ogólnie cały pojedynek pomiędzy Nakamurą a Zaynem jest o tyle ciekawy, o ile on kompletnie nie miał żadnej podbudowy. William Regal ogłosił, że Zayn w swojej ostatniej walce na NXT Takeover będzie walczył z tajemniczym przeciwnikiem, którym okazał się debiutujący w NXT Shinsuke Nakamura. Wiele fanów obawiało się, że WWE ograniczy mocno strong style Shinsuke Nakamura, a okazało się kompletnie odwrotnie. No bo jeśli pod koniec pojedynku cała hala jest na swoich nogach i krzyczy fight forever, to możesz wiedzieć, że odwaliłeś właśnie kawał dobrego pojedynku. Dodatkowo, jeśli ktoś oglądał ten pojedynek i nie miał w głowie o proszę, tylko go nie przypnij, tylko walczcie dalej, to możesz wiedzieć, że jesteś prawdziwym fanem dobrego pro wrestlingu. Shinsuke Nakamura prawdopodobnie miał najlepszy debiut, jeśli chodzi o NXT, a Sami Zayn jako ostatnią walkę. Wkrótce później Nakamura feudował z takimi osobami jak Austin Aries, Finn Balor, Samoa Joe i później zdobył pas NXT Championship, a Sami Zayn dzień po walce na Takeover Dallas walczył w ladder meczu o pas interkontynentalny. Tak więc jeśli chcesz zobaczyć jedną z najlepszych walk w WWE, a raczej moim zdaniem najlepszą walkę, to cofnij się do Takeover Dallas i obejrzyj Shinsuke Nakamura kontra Sami Zayn. Tak więc, panie i panowie, to by było na tyle z moich top 10 walk w WWE w roku 2016. Przypomnę, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, więc jeśli się z nią nie zgadzasz, to nie pluj na mnie jadem od razu. Zapraszam oczywiście do pisania w komentarzach swoich top 10, chętnie się ze wszystkimi zapoznam. A tymczasem ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału i zapraszam do następnych. Na razie.